STS. Wspieramy polski sport. Kuba, dzień trzeci turnieju. Jaki on był z Twojej perspektywy? Myślę, dzisiejszy dzień na pewno na plus, bo zacząłem z takiego w miarę fajnego skoku, a potem był nieco gorszy. Ten w kwalifikacjach był, myślę, taki pomiędzy, ale też był całkiem okej. No, brakuje, myślę, takiego błysku, ale ten błysk będzie w nowym roku. Ten błysk trudno było tutaj uzyskać, chyba zwłaszcza na najeździe, bo tutaj zawodnicy się skarżą, że nie był on jakoś tak zamrożony perfekcyjnie. No nie był. Było bardzo nierówno, robiły się takie kolejny, że tak powiem, i no źle się na tym jechało, ale no w sumie każdy ma tak samo, nawet ci, co tam jadą jeszcze z tyłu, to będą mieli jeszcze gorzej. Kuba, jaki to był rok dla Ciebie? Dobry. Myślę, że idę do przodu cały czas. Ten rok 2018 był dla mnie taki, no myślę, że też zrobiłem w nim krok naprzód i myślę, że w następnym wszystko jest na dobrej drodze, żeby kolejny krok naprzód zrobić. Tak na gorąco, najlepsze wspomnienie. Najlepsze wspomnienia, myślę, rekord życiowy w Planicy. Ale oczywiście nie taki życiowy, że już ostateczny. Nie, tylko myślę, że no też w tamtym roku, znaczy w tym roku pierwszy raz startowałem na Mamutach i myślę, że to było dla mnie takie największe przeżycie. Czego byś życzył naszym czytelnikom, widzom z skijumping.pl? Myślę, że przede wszystkim życzę zdrowia i żebyście nam kibicowali tak jak do tej pory, bo naprawdę to jest fantastyczne przyjeżdżać na zawody i widzieć tylu polskich kibiców, nieważne gdzie się jest na świecie. Dzięki, Kuba. Dużo uśmiechu w nowym roku. Dzięki.